Tak wygląda produkcja paneli fotowoltaicznych, skąd każdego dnia wychodzi nawet kilkaset sztuk gotowego produktu. To jedna z firm w Raciborzu, która nie otrzymała finansowego wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o czym w jej siedzibie mówił we wtorek Donald Tusk. To, co zobaczyłem tu w Wensalu, naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. No bo to też jest miejsce, które pokazuje, że transformacja energetyczna to nie musi być tylko slogan, to nie muszą być te puste słowa, ale że to może być rzeczywiście... Raz, że jest to konieczność, a dwa, że może być to szansa przemysłowa dla, nie tylko dla Raciborza, ale dla całego regionu. No, trochę mi się smutno zrobiło, kiedy powiedzieliście mi, że tutaj na jakieś łaskawe oko Narodowego Centrum Badania i Rozwoju nie mogliście liczyć. Podróż po województwie śląskim byłego premiera trwa od kilku dni, a przed politykiem jeszcze kolejne spotkania. Podczas wtorkowej wizyty w Raciborzu Donald Tusk spotkał się z przedstawicielem związków zawodowych Rafako. Było to kolejne spotkanie po kilku tygodniach od pierwszej wizyty. Pan nie jechał zbijać kapitału politycznego w Rafako, tylko przyjechał pan zwyczajnie pomóc ludziom, prawda? I dzięki panu, dzięki temu, że usłyszało o nas wtedy wielu ludzi, mam nadzieję, że też dotarło to do wszystkich tych, którzy decydowali o tym, stało się to, co tak naprawdę powinno się stać, czyli po prostu dogadanie, czyli mamy już tutaj założenia do ugody. Donald Tusk we wtorek pojechał także do Wodzisławia Śląskiego, gdzie przekonywał do decentralizacji władzy i daniu nowym zadań samorządom. Na terenie dawnej kopalni 1 maja spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem. Oraz gromkimi brawami tych, którym poglądy byłego premiera są bliskie. Donald Tusk w tym miejscu mówił o niezagospodarowanych terenach pogórniczych, o losie których winny decydować władze lokalne, a nie Państwowa Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Zadeklarował również, że po objęciu władzy przyjmie ustawę, która samorządom pomoże przejąć tereny po dawnych kopalniach. Miejmy świadomość oczywiście, że niektóre grunty będące w dyspozycji spółki, one wymagają bardzo dużego doinwestowania i pomocy też państwa. Nie chodzi tylko o przekazanie tych gruntów, ale też wsparcie samorządów. Często dużymi środkami, żeby te grunty zaczęły pracować pozytywnie dla Górnego Śląska. Ta rzecz wydaje się taka zupełnie oczywista. Poza deklaracjami były też uściski dłoni. Byli pracownicy wodzisławskiej kopalni przekonywali, że tylko w liderze Platformy Obywatelskiej pokładają ostatnią nadzieję na ocalenie od całkowitej degradacji pogórniczych obiektów. W 2001 roku tą kopalnię zlikwidowali, a w 60 roku ją otwierali. I dlatego to, co się w tej chwili dzieje, to złodziejstwo, draństwo, oszustwo musi być ukarane. Dlatego prosiłbym, ja też tu pracowałem. Dlatego proszę mi obiecać, że sprawiedliwości, jak pan dojdzie do władzy, stanie się zadość. I choć lider Platformy Obywatelskiej zapewniał, że obecna wizyta na Śląsku nie jest jeszcze elementem kampanii przedwyborczej, jasną deklarację jego zwolennicy usłyszeli. Ja zrobię naprawdę wszystko, żeby po rządach Prawa i Sprawiedliwości nastała i sprawiedliwość, i prawo, i dziękuję, żeby odliczyć wszystkich, którzy skrzywdzili ludzi. W najbliższych dniach lider PO odwiedzi kolejne miasta w regionie. O tych w sieci Koalicja Obywatelska informuje na bieżąco.